Zapraszam na rozmowę. Agnieszka Zaręba. Spółka Media Cup wprowadza 3 nowe modele biznesowe, planuje ekspansję zagraniczną i podsumowuje rok. Prezes Jacek Olechowski opowie dzisiaj o szczegółach. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ale zanim opowiemy o planach strategicznych, to zacznijmy od liczb, jak kształtują się wyniki finansowe spółki za 2017 rok. To był dla nas taki rok przejściowy. Z jednej strony udało nam się osiągnąć 75 milionów przychodu, to najwyższy wynik w historii spółki i 7,8 milionów złotych oczyszczonej EBITDA versus 7,3 rok wcześniej, ale pomimo tego wzrostu ja mam poczucie, że on nie do końca odzwierciedla zmiany w firmie. Myśmy mieli zdecydowanie mocniejsze drugie półrocze niż pierwsze, a to głównie dzięki wzrostom naszych nowych platform technologicznych. One powodują, że patrzymy z dużym optymizmem na 2018 rok i mamy poczucie, że te wyniki 2017 no nie w pełni odzwierciedlają tak naprawdę skalę zmian w firmie. Wprowadzacie nowe modele biznesowe, wiem, że są to 3 platformy. Czym one się charakteryzują? Myśmy rok temu podzielili się z inwestorami taką myślą strategiczną, że widzimy, że są segmenty rynku marketingowego, które rozwijają się zdecydowanie szybciej i dają zdecydowanie większe szanse na skalowanie niż usługi konsultingowe. I to są segmenty związane z wideo w internecie, z big data i z nauczaniem maszynowym, tak zwanym machine learning, sztuczną inteligencją. Mamy 3 platformy technologiczne, które istnieją w ramach naszego biznesu. One już w 2016 roku wygenerowały 15 prawie milionów przychodów, w zeszłym roku to już było ponad 21 milionów, tak jak wspomniałem, 50% wzrostu rok do roku praktycznie, które są osadzone w tych trendach. Opinie.pl, Talent Media i Plastream. I to na tych 3 platformach widzimy te 3 platformy jako konie pociągowe naszego biznesu między dzisiaj a 2020 rokiem. Każda z nich zajmuje się czymś innym. Opinie.pl to platforma, największa w zasadzie baza wiedzy o preferencjach konsumentów. 110 tysięcy ludzi, którzy regularnie odpowiadają na bardzo pogłębione ankiety na temat swoich preferencji konsumenckich. I ta baza danych pozwala nam już dzisiaj dostarczać za kilkanaście milionów złotych wiedzy dużym markom na temat tego, jak się komunikować, jakie decyzje strategicznie podejmować. Talent Media to z kolei agregator treści na YouTubie, w internecie. 86 kanałów, które są zrzeszone pod nami, których zarządzamy ich monetyzacją. W zeszłym roku 10 milionów przychodu, 500 milionów minut oglądalności miesięcznej. Praktycznie 2 razy więcej niż na początku roku, więc taka platforma, w której bardzo szybko rośnie nam sprzedaż, ale co jeszcze bardziej cieszy, bardzo szybko rośnie nam oglądalność. Jesteśmy w telewizji internetowej, wiemy, jak ważna jest oglądalność, fakt, że nam się ona podwaja rok do roku, jest niezwykle cenna. I w końcu Plastream, najbardziej zaawansowana z tych platform, a zarazem jeszcze najmłodsza, najmniej rozwinięta, to platforma, która na bazie sztucznej inteligencji, algorytmów samouczących się pozwala właścicielom kontentu lepiej monetyzować treść, która w tym kontencie jest. Dla przykładu wynajdujemy podobne sukienki i do sukienek celebrytów i pozwalamy wydawcom dawać linki, które pozwalają konsumentkom kupować, od razu zamawiać w sklepie internetowym takie sukienki. Grupa ma mocne perspektywy wynikające z podpisywanych umów. Czego one dotyczą? 2018 rok jest dla nas o tyle podwójnie korzystny, że wierzymy, że będziemy kontynuować bardzo silny wzrost w tych nowoczesnych modelach biznesowych, ale mieliśmy też bardzo dobre żniwa, jeśli tak można powiedzieć, w biznesie konsultingowym na przełomie roku. My, dla przypomnienia, w biznesie konsultingowym zajmujemy się albo prowadzeniem procesów badawczych dla klientów i robimy to od 20 lat, albo prowadzeniem kampanii reklamowych. No każdy z Państwa, kto widział reklamy, czy to Polkomtela, czyli Marki Plus, czy Pracuj.pl, czy Wirtualnej Polski, to widział tak naprawdę nasze prace. I to w tej dziedzinie udało się nam pozyskać kilku strategicznych klientów. Aldi to nowy klient na pokładzie, no bardzo duży retailer, który zamierza wejść do gry, jeśli chodzi o polski rynek reklamowy, że tak powiem. Euroloan to z kolei fintech, który będziemy reprezentować nie tylko w Polsce docelowo, więc mamy poczucie, że przyszły rok dzięki nowym klientom będzie mocny i w tym bardziej tradycyjnym biznesie i w tych nowych platformach. Przy okazji nowych platform warto też się pochwalić, że OBI,
od niedawna dołączyło do klientów Talent Media, także sporo udało się wygrać nowego biznesu, który powinien nam pozwolić przynieść dobre wyniki w 2018 roku. Jednak nie ograniczacie się tylko do naszego rodzimego rynku. Jakie są plany ekspansji zagranicznej? Nowe platformy po raz pierwszy dają nam w ogóle szansę na ekspansję, bo do tej pory byliśmy bardzo skuteczną i dobrą organizacją, ale jednakże z definicji choćby językowej ograniczonej do polskiego rynku. W przypadku Talent Mediów my już dzisiaj obsługujemy klientów w Polsce i w Bułgarii. Część kanałów, które zrzeszamy, to są kanały w Bułgarii i ta Bułgaria jest tak naprawdę testem przed dalszym etapem ekspansji międzynarodowej. Jeśli chodzi o Plastim, no to jest projekt, który z definicji jest projektem międzynarodowym. Nie ma powodu, żeby content przeszukiwać w Polsce, a nie na całym świecie. I nasze wysiłki komercjalizacyjne już dzisiaj lidują tak naprawdę po całym świecie. Ale jak się dzieje dobrze, to się na ogół dzieje dobrze wszędzie. Wspomniałem o tym, że z takimi klientami jak Eurolon już dzisiaj rozmawiamy o możliwości jakiejś obsługi międzynarodowej. To jeszcze nie są rzeczy zdecydowane, ale wierzymy, że również w tych tradycyjnych usługach docelowo będziemy w stanie świadczyć usługi poza granicami Polski. W ciągu 3 lat zmienicie się w firmę technologiczną o zasięgu międzynarodowym. Jakie modele będą skalowane i jakie są perspektywy na dalszy dynamiczny rozwój w tym zakresie? Mamy to szczęście, że mamy już dzisiaj w portfelu takie działalności, które faktycznie są skalowalne. Opinie.pl, Talent Media czy Plastim to są platformy technologiczne z silną dźwignią operacyjną, gdzie możemy skalować. To dlatego na nich chcemy skupić nasz rozwój. Ja mam też tą cechę, że prowadziłem w swoim życiu biznesy i związane z marketingiem, i związane z technologią, choćby porównywarkę Rankomat.pl. I w naturalny sposób przychodzi mi łączenie tych dwóch światów, więc my już dzisiaj jesteśmy firmą, która stawia na oba te konie, marketing i technologia. Natomiast wierzymy, że w ciągu 3 lat struktura naszych przychodów będzie taka, że w ogromnej większości pochodzić będzie z technologii dla marketingu. I to nie będą nowe działalności, to nie będzie otwarcie biznesów, które dzisiaj nie generują przychodów, tylko rozwój tego, co mamy. Jedyne, co się zmieni, to proporcje. W zeszłym roku 22 miliony mniej więcej przychodów z technologicznych platform, to oznacza 53 miliony z biznesów konsultingowych. Mam nadzieję, że w ciągu 3 lat nie tyle zmaleją nasze biznesy konsultingowe, co zwiększą się nasze przychody technologiczne. My zakładamy, że one same będą 76 milionów generować w 2020 roku. I to spowoduje, że i większość naszych przychodów, i większość naszej EBITDA, naszego zysku EBITDA będzie pochodzić właśnie z technologii. To jeszcze na koniec. Jakie jest jedno najważniejsze wyzwanie na 2018 rok, które Pan stawia przed sobą i przed firmą? Myślę, że wyzwaniem jest dzisiaj zarządzanie szybkim wzrostem. Tak naprawdę wchodzimy w ten rok bardzo mocno. Teraz chodzi o to i nie mamy wątpliwości, że będziemy bardzo dobrze rosnąć. Teraz chodzi o to, żeby jak najlepiej zarządzić takim wzrostem, żeby jak najwięcej tego wzrostu przełożyło się na zysk, ale żeby ten wzrost też był długofalowy, żeby to nie było tak, że będziemy mieli dobry 18 rok, tylko żeby dzięki temu wzrostowi i 19 i 20 były zgodne z planem albo jeszcze lepsze niż plan. Więc jak to w życiu przedsiębiorcy, zawsze trzeba czymś się zajmować. Jak rośnie, to też są wyzwania, bo trzeba zarządzać wzrostem. To w takim razie życzę skutecznego zarządzania tym szybkim wzrostem i żeby były szybkie, ale też długofalowe efekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.